Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Ostatnio pokazywałam Wam tę oto cudowną maszynę Spin Art Maker, dzięki której stworzyliśmy właśnie taki projekt. To jest suknia, którą pomalowaliśmy sami. Sukienka, czemu powiedziałam suknia? Sukienka dla Barbie. Ona już całkowicie wyschła i to jest efekt końcowy. Wygląda całkiem szykownie. I teraz właśnie sprawdzimy, jak ta sukienka będzie wyglądała na naszej modelce, na naszej lalce Barbie. Także musimy zamienić te dwie sukienki. I tak wygląda Barbie w sukience, którą ostatnio sobie przygotowaliśmy. Do niej ma takie czarne buciki, myślę, że pasują. Sukienka jest kolorowa, nadzwyczajna. Na pewno Barbie nie musi się obawiać, że ktoś inny będzie taką miał, bo przygotowaliśmy ją sami, także istnieje tylko jedna sztuka takiej sukienki na świecie. No i w miejscu, zobaczcie, gdzie jest ta farba, to materiał jest taki sztywny. Czuć, że właśnie na nim jest ta farba. No a w miejscach, gdzie tej farby nie ma, po prostu mamy taki fajny, elastyczny, miękki materiał. Tak możemy sobie delikatnie go rozciągnąć i wtedy, zobaczcie, widzimy farbę dokładniej, ale jak tak ją rozciągamy, znaczy ten materiał, to może trochę farby odpaść. Także lepiej tego nie robić, ale da się, gdyby na przykład, gdybyście mieli problem z założeniem sukienki, to można ją troszeczkę rozciągnąć, ale nie zbyt mocno, żeby ten wzór nam cały nie odpadł. No i jeszcze musimy sprawdzić, czy ten wzór da się zmyć. No bo może tak się zdarzyć, że Wam się on nie spodoba, że nie będziecie zadowoleni z efektu końcowego, tego co przygotowaliście. Także musimy sprawdzić, czy da się to zmyć i ewentualnie jeszcze jeden projekt wykonać. Także robię sobie trochę miejsca. Biorę talerz z wodą. Mamy tutaj wodę zimną. I sprawdzimy, czy zimna woda tę farbę rozpuści. No i zobaczcie, już widzimy, że tak. Woda robi się czarno-zielona. To takie pranie ręczne w zimnej wodzie. I zobaczcie, że kolory schodzą, ale nie całkowicie. Jeszcze chwilę tutaj popierzemy. No i zobaczcie, prawie już jest sukienka z powrotem różowa. Troszeczkę potrę delikatnie. O, i zobaczcie, udało się. Przydałoby się ją jeszcze wypłukać w czystej wodzie i wycisnąć. No ale zobaczcie, poszło bardzo łatwo, także sukienka jest gotowa już do kolejnych projektów. Tutaj chyba trochę jeszcze zostało tego koloru. Widzimy jakieś takie paseczki ciemniejsze. Ale jeszcze sprawdzimy w ciepłej wodzie. Tutaj mamy czystą, ciepłą wodę, żeby tak już tę sukienkę domyć do końca. Pozbywamy się ostatnich resztek farby. No i zobaczcie, woda jest troszeczkę różowa. Troszeczkę się zafarbowała. Mam nadzieję, że sukienka się nie odbarwi, bo ładny ma kolor. No i zobaczcie. Tak, jest całkowicie różowa, już nie widzę resztek farby. Także zobaczcie, jak nam to łatwo poszło. Nie potrzebowaliśmy proszku ani żadnego mydła. Wystarczy zimna woda, ale jeżeli chcecie się tak dokładnie tych resztek farby pozbyć, to warto jeszcze potem przepłukać w ciepłej wodzie. Także ostatnio testowaliśmy sobie Spin Art Maker. Przygotowaliśmy taką sukienkę, którą widzieliście na początku tego filmu. A teraz, kiedy już mamy czyste płótno, czystą sukienkę, to możemy dokonać kolejnych eksperymentów, przygotować kolejne ciekawe wzory na tej sukience. Także napiszcie mi, czy chcielibyście taki film zobaczyć z kolejnymi projektami. Dziękujemy za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czekamy na Wasze komentarze, tak jak zawsze. A i też sobie możecie zobaczyć poprzedni odcinek, w którym właśnie otwieraliśmy Spin Art Maker i go testowaliśmy.